Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ewelina Więcek, jestem kustoszem w Pracowni Badań Archeologicznych Muzeum Warszawy. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o pewnym ciekawym znalezisku skarbu monet. Zostały one odkryte podczas badań archeologicznych w 2010 roku. Badania były związane z remontem kamienic, w których znajduje się siedziba główna Muzeum Warszawy. Skarb został znaleziony na drugim poziomie piwnic. Piwnice, zarówno drugi poziom, jak i pierwszy poziom, zostały po II wojnie światowej zasypane, zagruzowane, w niektórych przypadkach nawet zamurowane. Konieczność remontu kamienic dała możliwość wglądu w przeszłość tego miejsca i między innymi odkrycia właśnie skarbu monet, który składał się z ponad 1200 sztuk. Monety były przeróżne, były to monety polskie, były monety zagraniczne. Najstarsza była z 1663 roku, z czasów Jana II Kazimierza, natomiast najmłodsza z 1702, z czasów Augusta II Mocnego. Na podstawie znaleziska tej najmłodszej monety możemy powiedzieć, że depozyt został złożony około 1703 roku. W tym czasie właścicielem kamienicy, w której został znaleziony depozyt, był winiarz pochodzenia greckiego Krzysztof Kisz. 1703 rok to czasy wojny północnej. Najprawdopodobniej depozyt został złożony właśnie w związku z tym, iż czasy były niespokojne. Tego odkrycia dokonał Ryszard Cendrowski, znany warszawski archeolog. Co ciekawe, tego typu znalezisko nie jest pierwszy, ponieważ tuż po II wojnie światowej Stanisław Żaryn podczas prac związanych z odbudową Starego Miasta również znalazł w jednej ze staromiejskich kamienic depozyt kilkuset monet, też taki konkretny skarb i on uważał, że na terenie Starego Miasta tego typu depozytów skarbu monet jest najprawdopodobniej więcej. Jak czas pokazał, nie mylił się, ponieważ w 2010 roku my znaleźliśmy właśnie ten skarb na terenie naszego muzeum. Natomiast niewykluczone, że tego typu depozytów na terenie Starówki jest znacznie więcej. Mamy nadzieję, że w przyszłości, podczas różnego rodzaju prac odkrywkowych, uda nam się jeszcze znaleźć tego typu skarb. Co jeszcze możemy powiedzieć ciekawego? Ciekawe jest to, że monety były umieszczone w płóciennym woreczku, który dodatkowo znajdował się w naczyniu. Najprawdopodobniej w ten sposób pan Kisz chciał zabezpieczyć swój dobytek. Mówiła dla Państwa Ewelina Więcek ze swojego domu. Mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości spotkamy się na żywo w muzeum i będziecie Państwo mogli podziwiać osobiście skarb monet oraz inne znaleziska z terenu Starego Miasta i z terenu całej Warszawy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.